tvpodkarpacie.pl. Wieczory artystyczne w Sanockim Domu Kultury to czas, by zaprezentować to, co w Sanoku najlepsze, a bez wątpienia chlubą Grodu Grzegorza jest zespół tańca ludowego Sanok. Występ zespołu miał nadzwyczajny charakter, ponieważ jubileusz 35-lecia obchodził zespół tańca ludowego Autosan, którego tancerze zaprezentowali się sanockiej publiczności. Po 32 latach spotkałam się ponownie ze swoim partnerem. Spotkałam się ze swoimi koleżankami, z którymi przed 32 laty tańczyłam. Te wspomnienia we mnie odżyły, wróciła młodość. I wspaniała zabawa. Niedzielny wieczór był wyjątkowy dla rodziny Chydzików, która w silnym składzie zaprezentowała się na deskach Sanockiego Domu Kultury. My byliśmy z mężem od początku istnienia zespołu pieśni tańca Autosan, czyli od 1978 roku. Wtedy oczywiście nie byliśmy mężem i żoną, nie znaliśmy się w ogóle, poznaliśmy się w zespole. Tańczyliśmy przez kilka ładnych lat i po prostu tego się nie zapomina. Bardzo marzyliśmy o tym, żeby jeszcze kiedyś udało nam się zatańczyć na scenie. Wydawało się, że to jest niemożliwe. Jednak nie ma rzeczy niemożliwych, zwłaszcza kiedy zespół prowadzi Janusz Podkul, który w tym roku obchodzi 45-lecie działalności artystycznej i to zostało docenione. Na wniosek wojewody podkarpackiego za zasługi w działalności na rzecz kultywowania i powszechniania kultury i tradycji polskiej odznaczony został pan Jan Podkul Złotym Krzyżem Zasługi. Panie Janusz, w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej mam zaszczyt odznaczyć Pana Złotym Krzyżem Zasługi. Serdecznie dziękuję za lata pracy. Gratuluję z całego serca. Mam satysfakcję równocześnie ze względu na to, że człowiek się starzeje. Chciałbym troszkę tak już tyle nie pracować, przysiąść troszkę, może na zasadzie jakiegoś tam konsultanta, ale już tak bardzo się angażować nie jestem w stanie. Niezwykle trudno jest wyobrazić sobie zespół tańca ludowego Sanok, obchodzącego 20-lecie istnienia, bez Janusza Podkula, który przecież powołał go do życia. Roku 90-91 stworzono w Zakładowym Domu Kultury Towarzystwo, próbując ratować ten zespół. Niestety po następnych 2 latach okazało się, że to się nie udało. I w 93 roku wyszedłem z inicjatywą do pana Janusza Podkula, który po prostu był wtedy w sytuacji naprawdę beznadziejnej, ponieważ nie było sali, nie było strojów, właściwie nie było też ludzi i zaprosiłem go do współpracy do Sanockiego Domu Kultury. Która trwa do dnia dzisiejszego. Koncert zakończył się owacją pełnej sali. Wzruszenie, to po prostu aż ciarki chodzą po plecach, bo to jest kawał historii Sanoka, ziemi sanockiej, to jest niezwykłe zaangażowanie tancerzy, to jest legenda pana Janusza Podkula, to wreszcie czar polskich tańców ludowych i narodowych. Jestem tu pierwszy raz, przyjechałam w ogóle w odwiedziny siostry z Sopotu, podobało mi się bardzo, byłam zachwycona tym występem, jestem pod wielkim wrażeniem, nawet nie wiem, czy potrafię się tak wysłowić, ale naprawdę było cudownie, przepięknie. I tu nie sposób zakończyć inaczej, aniżeli 100 lat, panie Januszu. Żyje w zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam. tvpodkarpacie.pl